Co niedługo w Polsce rozpęta się gigantyczny spór. Spór między tymi, którzy poszukują prawdy w otaczającej ich rzeczywistości, a między tymi, którzy swoją wizję uznają za prawdę. Spór ten będzie pod znakiem tęczy. LGBT to ludzie czy ideologia? Sami Państwo ocenicie. Zapraszam. Poznajcie Magdę. Cena. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zarezerwować sobie nocleg jednoosobowy na dwie doby, z piątku na sobotę, czyli z dzisiaj na jutro i z soboty na niedzielę. Proszę pani, ale nam zostało tylko miejsca w takim pokoju wieloosobowym. Dobrze. Dobrze? Może być, tak. Może być, dobrze. Taki, cena takiego noclegu to jest 60 zł na dobę. Dobrze. Pokaż po prostu, kiedy pani będzie. Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem. Dobrze, proszę pani, to proszę o telefon. Nie wiem, tak na 15 minut przed przyjściem, dobrze? Będę miała pewność, że nikt nie zajmie tego miejsca? Tak, tak. Dobrze. A pani zarezerwuje miejsce. Dobrze. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Rok temu miałam sen, gdzie Eleni mi powiedziała, że w tym roku nie wezmę udziału i opłata akredytacyjna zostanie mi zwrócona, że ona będzie na poczet następnego roku. I faktycznie w tamtym roku nie udało mi się wziąć udziału, ale w tym roku się zapisałam na eliminację. I ja sobie pomyślałam, że, no, że ma to coś wspólnego z tym, jakby co ja zamierzam zrobić. Czasami takie sny prorocze mi się pojawiają. Na miłość nie ma lekarstwa, kto kocha, ten o tym wie. Jest jak na oczach opaska, jak diament na serca dnie. Po głowach nie chce nas głaskać, za uśmiech daje łzę. Taka właśnie, zanim zgaśnie, jest. Wiecie, w sumie nie słyszałam, jak śpiewasz. To, co mi teraz wysłałeś, to jest śpiew? Tak. Bo nie miałam już czasu dzisiaj zobaczyć, tak. Wiesz? To jest właśnie to jest nagranie na festiwal, na eliminację do festiwalu. Aha. Zobaczymy, może się dostanę, nie? Do jakiego festiwalu? Eleni. Eleni? 9 będą wyniki eliminacji. Się dowiem, czy. Co nic nie mówisz? Nie mówiłam. No, ja w ogóle sobie dzisiaj przypomniałam, że mam tobie pokazać to nagranie. Bo ty mówiłaś o śpiewie i pomyślałam, że jak zobaczysz to że moje nagranie, że da się, ale nie, że skoro taka masakra jest, to może ty się poczujesz lepsza. Tak, pewniejsza. Kiedy kończyłam liceum i zdawałam maturę, moja siostra zaszła w ciążę i urodziła syna później. W życie w jednym mieszkaniu na 60 metrach z rodzicami, z siostrą, jej partnerem, jej mężem i dzieckiem, no mnie przerastało. Zaczęłam spędzać coraz mniej czasu w domu, a coraz więcej na mieście z ludźmi, którzy wciągnęli mnie w różne niefajne zajęcia. Zdarzyła mi się historia z mężczyzną, który do mnie podszedł i wykorzystał moją łatwowierność,
już było późno. Człowiek ten wyprowadził mnie na swoje osiedle. Wiedziałam, że no może nie, coś się dzieje złego, jednak pójdę do niego, do tego mieszkania. Kiedy się tam znalazłam, on zamknął drzwi. Wtedy byłam przerażona, bo wiedziałam, że ten człowiek chce mi zrobić coś złego. Poddałam się, już byłam na tyle bierna, żeby doszło do takiego wydarzenia, które można nazwać gwałtem. Po prostu się bałam przyznać, a po drugie bardzo się wstydziłam, że ja, ta, która zawsze się broniła przed tym, żeby nie stać się jakąś łatwą ofiarą, no stałam się tą ofiarą, nie? I pomimo, że poszłam na policję zgłosić ten fakt uwięzienia, no nie byłam w stanie powiedzieć całej prawdy. I kiedy policjant mnie zapytał, czy byłam zgwałcona, czy chociażby wykorzystywana seksualnie, powiedziałam, że nie. I od razu przesłuchanie się zakończyło, a ja wróciłam do domu z tą traumą, której doświadczyłam i już później o tym nie rozmawiałam. Moi rodzice w ogóle nie wiedzieli o tym, że doszło do gwałtu. Ponieważ już był internet w domu, to zaczęłam coraz więcej przesiadywać przed komputerem. Pamiętam, że szukałam fraz typu nie chcę być traktowana jak kobieta. Nie miałam poczucia, że jestem mężczyzną uwięzionym w ciele czy tego typu historie. Po prostu chciałam być traktowana tak, jak traktuje się chłopaków. Szukając w internecie tych fraz, miałam na myśli to, żeby znaleźć dziewczyny, które mają podobne podejście do mojego, które może też czują się beznadziejnie. Wejdę na tą stronę, na którą kiedyś trafiłam. Jest screenshot z tego starego forum. No właśnie tak wyglądało, jak to jest pokazane. Wiadomości prywatne były miejscem, gdzie się odbywał między innymi handel hormonami. No, ale najwidoczniej to przepadło albo jest gdzieś zarchiwizowane. Tam były nawet instrukcje, do których lekarzy w konkretnych miastach warto pójść, żeby uzyskać diagnozę. Większość osób była gotowa kłamać, brać ze sobą, jako dziewczyna biologiczna, brać ze sobą przyjaciółkę czy nawet kuzynkę i twierdzić przed seksuologiem, że to jest ich partnerka życiowa, z którą uprawiają seks. Później dostałam receptę na testosteron i wtedy już oficjalnie mogłam zacząć. Nikt mnie nie badał, nikt mi nie robił badań typu, czy ja mogę w ogóle brać testosteron, czy taka huśtawka hormonalna, taki zastrzyk ogromnej końskiej dawki testosteronu nie spowodują u mnie jakiegoś problemu. Nikt nie sprawdzał, czy nie mam jakichś nowotworów na przykład. Te wizyty polegały na jednorazowej rozmowie z psychologiem, no to tam były chyba 3 spotkania. Miałam euforię z tego, że biorę, że już jestem na tym etapie, na którym inni już są i że już nie jestem w tyle, prawda? Ale zrobiłam się bardzo nerwowa, co zauważyła moja mama. Potrafiłam wpaść w furię, zwłaszcza kiedy moja mama próbowała nawiązywać ze mną kontakt i poruszała temat tranzycji. Stawałam się agresywna, nie? I to moją mamę zaniepokoiło, bo powiązała to z testosteronem. Zauważyła, że to się stało właśnie wtedy, kiedy już no, po tych kilku dawkach byłam. Było to około 14 lat, więc bardzo długo. Zdarzały mi się takie sny, gdzie występowałam jako chłopak, że byłam z jakąś dziewczyną i szłam z nią dokądś. Ale ta płeć nie była zaznaczona jakoś silnie. Raczej pamiętam siebie jako osobę taką bez płci. Ta płeć nie była jakby nie była zaznaczona w snach. Ja też mam za sobą ten okres, kiedy było cudownie testosteron przez 2 miesiące, a potem było, Boże, nie wiem, kim jestem. Nie? Czyli zamiast pomóc, to jest jeszcze gorzej. Schizofrenia pełna, no. No, a potem się zaczął alkohol akurat u mnie, nie? Więc co? I ja po prostu unikałam w ogóle kontaktu z rodziną, nie? Ta izolacja gdzieś tam była taka
pokłosiem tego, że jak tu, że tu żyłam tak, a tu żyłam tak, nie? To w ogóle jest jakiś odlot. Jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą. I ty się zawsze zastanawiasz, czy te dwie grupy się kiedyś spotkają na mieście na przykład, nie? I człowiek się bał, że po prostu będzie taka sytuacja, która nas... Tak, że spotkasz dwóch ludzi, tak, że wszystko tak. Byłam dziewczyną, ale parę snów było konkretnie o takim coming outcie, gdzie spotykałam koleżanki ze szkoły podstawowej i wiedziałam, że będę musiała im powiedzieć, że biorę testosteron w tej chwili, ale miałam taką silną potrzebę, żeby z nimi się spotkać i porozmawiać. I te sny były troszkę niepokojące, no bo był ten lęk, że no, że nie jestem już sobą i że po prostu jestem kimś innym, a relacje są te co kiedyś, czyli te osoby pamiętają mnie jako dziewczynę, więc no, to były takie sny, nie nazwałabym koszmarne, ale takie niepokojące trochę. Głos bardzo dużo zdradza tak naprawdę, nie? Więc to był taki mój jedyny tak naprawdę problem, jak to zrobić, żeby mieć niższy głos, nie? To ja tak samo miałam, że właśnie że już głos... po prostu wszyscy mnie biorą za faceta, ja się umiem tak ubrać, nabrać na siebie 3 koszule, żeby nie było widzieć piersi, ale, coś tam, ale głos. Ale jako dziecko ale, cały czas, tak, nie? Ale dorosłe. Jako dziecko, tak. I zapytałam na forum, czy ktoś nie ma tam opylić testo, bo ja tam nie mam czasu na te wszystkie diagnozy, nie mam ochoty tego na razie robić, nie? No i gdzieś tam żeśmy się tak spiknęły. No i tak wyszło, że ja akurat wtedy rzuciłam. Tak. I no, ona do mnie napisała jakąś priwkę. Po prostu szkoda mi było wyrzucić, bo to są duże koszty. No i tak ja napisałam priwa, bo tam publiczne handlowanie było bardzo tępione. Wiadomo, to tyle dobrego. Dobrego, ale ten efekt był taki, że ludzie i tak przechodzili na priwa i sobie sprzedawali różne rzeczy. Prywatnie różne rzeczy. Jadę dokądś, nie mam konkretnego celu. Jakiś cel jest, ale nie wiadomo jaki, prawda, że jest nieokreślony w tym śnie. I okazuje się, że tam spotykam ludzi, no, których znam przed tranzycją. Jest to dla mnie bardzo sielankowe, no bo bardzo dobrze też wspominam tamte czasy. Jak wszystko było niezaburzone i mój wizerunek był prawdziwy i nie musiałam nikogo okłamywać. Te relacje były takie autentyczne, bez ścieły, bez udawania kogoś innego. Na noc potrafiłam, wiesz, wypić 3 piwka i pójść pobiegać 10 kilometrów, nie? Co się odbijało, no też fatalnie na moim zdrowiu, bo przy takim wysiłku i przy takiej ilości, że tak powiem, codziennie spożywanego alkoholu. No oczywiście szybko rzuciłam studia, bo tak działa chyba testosteron. U niektórych dodaje pewności siebie, chociaż ja też słyszałam, że niektórzy dostawali depresji i nic nie mogli robić. No i to było dla mnie takie... No niespójne z tym, co nam mówią, ale jakoś wtedy no, nie przemówiło to jakby jeszcze do mnie tak mocno, żeby rzucać, ale wydawało mi się to dziwne, że ta osoba nie była w stanie nic robić, pomimo że wcześniej, no, mimo że miała tą dysforię, to była aktywna, a tu nagle leżała na łóżku i spędzała całe dnie w domu. No tak wygląda życie wielu, że tak powiem, transów, mam wrażenie. Chyba poczucie, że my żeśmy sobie marnowały przez dobrą na przykład dekadę życia. Tak. I taka jest prawda. Taka jest prawda. Taka jest prawda, ale uważam, że wszystko, nie no, wszystko przed nami jeszcze i na tyle, ile to możliwe, możemy jeszcze. No, dużo ale jest zrobić. Takie poczucie, nie? Że, że chcemy dużo rzeczy nadrobić. Tak. Histerektomia to zabieg chirurgiczny usunięcia macicy. Sugerowano, że histerektomię powinno się wykonać do 5 lat. Sam fakt, że po histerektomii ludzie brali mniej testosteronu, rzadziej go brali, no, wydawał się dla mnie wtedy no, jakąś ulgą, że jednak no, skoro już muszę brać, to będę brała mniej. No i niestety się zdecydowałam na ten zabieg. To jest gorsze od gwałtu. Histerektomia na zdrowej kobiecie jest po prostu najgorszą formą gwałtu.
Czekaj, a ty poszłaś teraz na te studia, to w końcu pedagogika czy psychologia wyszła? Na pedagogikę. Okej. Okay. Wybrałam pedagogikę jednak. Ale o specjalności? Jakiejś? Konkretnej? Specjalność już sobie wybrałam. Będzie to resocjalizacja. O, kurde. Bardzo cieszę z tego, że nie poszłam drogą jakiegoś samobójstwa, bo ja nigdy nie chciałam się zabijać i nie mam zamiaru. Mam jeszcze tą drugą szansę i chcę ją wykorzystać. Natomiast o co jeszcze się modlę? O, modlę się o to, żeby ludzie mnie nie odrzucali. Żebym mogła zbudować normalny związek. Bardzo marzę o tym, żeby mieć przy sobie normalnego mężczyznę, takiego, który zaakceptuje mnie bez względu na to, co ja sobie zrobiłam i nie będzie mnie chciał jakoś przez ten pryzmat źle oceniać lub nie będzie też zapatrzony tylko w to, co sobie zrobiłam, że nie będzie go podniecało okaleczenie ciała. Bardzo się tego obawiam. Mam ogromny żal do siebie przede wszystkim, że weszłam w to i że tyle lat zmarnowałam. Wtedy byłam bardzo zapatrzona w tranzycję i gdyby mi ktoś zabronił, to ja bym robiła dokładnie na odwrót. Ale gdyby mi ktoś wytłumaczył może, że ta decyzja może być spowodowana traumą, którą miałam i też tym, że źle interpretowałam niektóre z moich nietypowych zachowań, takich nietypowych dla kobiet, jako przesłanki do bycia trans. Gdyby mi ktoś o tym chciał powiedzieć w taki sposób nienachalny, bez naruszania mojej niezależności, no nie wiem, prawa do podejmowania decyzji, ale jednocześnie nakierowując mnie na to, to jest szansa, żebym w ogóle nie poszła w tranzycję. I, no i mam żal jednak o to, że, no, że ludzie ze spokojem przyjmowali moje żądania i tylko mi ułatwiali, żeby to ta cała tranzycja i te wszystkie kroki były jak najszybsze i najbardziej bezbolesne. Ja bym mam wtedy ładny. Podjęłam ważną decyzję i zakończyłam kłamstwo, w którym żyłam. Jestem biologiczną kobietą, która popełniła kiedyś błąd, a jakiś czas temu zakończyła wyniszczanie siebie. Po liceum poszłam na studia, które przerwałam. Miałam problemy w domu, bo pojawiła się nowa sytuacja, w której się nie odnalazłam. W domu panowała bardzo napięta atmosfera. Trafiłam wówczas w złe środowisko. Pewnego dnia zostałam wyprowadzona do mieszkania przez obcego człowieka i zamknięta.
na całą noc i część następnego dnia. W tym czasie byłam seksualnie wykorzystywana, aż w końcu udało mi się stamtąd uciec. Po tym zdarzeniu nie wychodziłam już tak często na miasto. W zamian zaczęłam coraz więcej czasu spędzać w internecie. Już wcześniej bywałam zmęczona tekstami, że coś nie pasuje do kobiety. Nie lubiłam również, gdy ktoś traktował mnie jako tę słabszą. Byłam też zmęczona seksualizacją wbrew mojej woli, ale seksualne wykorzystanie przelało moją czarę goryczy. Czułam się potwornie upokorzona. Wstydziłam się o tym z kimkolwiek porozmawiać. W internecie zaczęłam szukać fraz „nie chcę być traktowana jak kobieta”, żeby znaleźć inne dziewczyny, które też nie chciały być postrzegane przez pryzmat seksualności. Chciałam sobie z tym poradzić. Niestety wyszukiwarka zwracała mi często link do forum o transseksualizmie i w końcu się na nim zarejestrowałam, za jakiś czas wsiąkając w jego narrację. Inni również utrzymywali, że czuli dyskomfort i nieszczęście z powodu bycia postrzeganymi jako osoby swojej płci i że rozpoczęcie funkcjonowania jako płeć przeciwna dało im satysfakcję. Wtedy spodobała mi się ta idea i stopniowo zaczynałam doszukiwać się przesłanek do bycia jedną z tych dziewczyn, które mają zakorzenioną w sobie męską płeć. Zainspirowana innymi historiami uznałam, że mam z nimi wiele wspólnego i że mogę zacząć funkcjonować jako chłopak. Okazało się, że formalnie zmienić w cudzysłowie płeć nie jest tak trudno, jakby się wydawało. Zaczęłam się upodabniać poprzez ubiór do płci przeciwnej i przyznam, że na początku byłam zachwycona, seksualnie bezpieczna i nierozliczana za bycie kobietą. Znowu zaczęłam wychodzić regularnie na miasto. Z czasem sięgnęłam, tak jak inne dziewczyny z forum, po hormony, by ludzie nie widzieli we mnie trzynastolatka, a dorosłego chłopaka. Później zdecydowałam się na mastektomię. Do interwencji medycznych potrzebne były zaświadczenia o rzekomym transseksualizmie, ale lekarze od ręki takowe wystawiali i nikt z nich nie drążył tematu, dlaczego ktoś chce w cudzysłowie mówiąc zmieniać płeć. Dziś rozumiem, że był to dla nich niezły biznes, a pojęcie etyki było im całkowicie obce. Wtedy mi to nie przeszkadzało. Później zdecydowałam się na przyjęcie prawnej fikcji, czyli wpisanie płci męskiej do dokumentów, by wszystko było spójne. Bardzo tego żałuję. Historia jest długa i dramatyczna, ale wszystkiego w krótkim liście nie da się opisać. Później się wyprowadziłam do innego miasta i czułam się coraz gorzej, żyjąc w tym potwornym kłamstwie. Poukładałam sobie w głowie wiele spraw. W końcu powiedziałam, że tak dłużej nie mogę żyć i że ta fałszywa rola rujnuje mi życie, które stało się płytsze, zakłamane i niepełne. Na początku 2022 roku rzuciłam hormony i zaczęłam proces kompletnej detranzycji. Niemal od razu samopoczucie mi się poprawiło. Testosteron bardzo źle wpływał na moje emocje. Do tego stopnia, że nie mogłam płakać ani intensywnie się cieszyć. Nie byłam w stanie systematycznie się uczyć. Po rzuceniu go motywacja uderzyła z podwójną mocą i wróciła mi pełna chęć do życia, ambicje i zapał do robienia rzeczy, które kiedyś lubiłam. Już wcześniej rzucałam testosteron i wtedy równie szybko poczułam polepszenie samopoczucia, ale zabrakło mi wiedzy i wsparcia w prawnej detranzycji. Nie chcąc wówczas funkcjonować jak kobieta z męskimi danymi, wróciłam do brania tej trucizny z ampułki. Zrobiłam to z ogromnym bólem serca i żałuję, że wtedy nie zakończyłam tego kłamstwa. Tranzycja to sposób ucieczki przed prawdziwymi problemami, przed traumą, przed poczuciem odrzucenia i braku uwagi, przed życiowymi trudnościami, przed wpływem seksualizacji. Nigdy nie zdecydowałabym się na to wszystko, gdybym nie wsiąkła w internetową informacyjną bańkę. Nikt mnie wtedy nie powstrzymał, ale co tu dużo pisać. Nawet moja mama, która była bardzo sceptyczna i bardzo konsekwentnie wykazywała, że tranzycja, nawet ta społeczna, bardzo mi szkodzi, była przez specjalistów zignorowana. Dzisiaj jestem szczęśliwa, że znowu żyję jako ja, prawdziwa kobieta. Tylko świadomość zmarnowania tylu lat i znieczulicy ówczesnych specjalistów jest potworna. Chciałam, żebyś to wiedział. Chciałam też pozostać w kontakcie, skoro kiedyś się znaliśmy. Prawda jest najważniejsza, a ty już ją poznałeś. Zbyt wiele osób idzie w tę drogę i niszczy sobie życie.
Ostatnio są to coraz młodsze osoby, a robią to z coraz bardziej banalnych powodów. Tak zwane tranzycje są określane jako dające szczęście czy ratujące życie, choć w rzeczywistości wiele tych żyć zrujnowały.